Ostatnio na kanał wleciała szybka ankieta. Jako, że się nimi kieruje dzisiaj recenzja z Ratcheta i Clanka. Dlaczego? No bo po prostu Ratchet jest teraz za darmo w store i będzie ta recka w jakiś sposób na czasie. Oraz do Paydaya chcę nagrać jakiś lepszy wstępniak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tymczasem zapraszam na planetę Veldin. Ratchet i Clank 2016 żyje z PlayStation już wiele, wiele lat. Jako 12-letni dzieciak zakochałem się w mojej ulubionej części, Up Your Arsenal z 2004 roku na PS2. Przeszedłem ją wielokrotnie, na PS2, na PS3 i na Wicie. Oczywiście wbijając dosyć łatwe platyny. Ratchet i Clank 2016 pozwoliło mi wbić ostatnią możliwą platynę w tej serii. No przynajmniej do momentu ukazania się nowej części na PS5. Jako, że ograłem każdą część Ratcheta i Clanka, nawet bardzo lipny Size Matters z PSP, myślę, że mogę przyjrzeć się głębiej i zastanowić nad tym, czy Ratchet i Clank z 2016 roku rzeczywiście zasługują na znalezienie się w różnych zestawieniach, na przykład top 10 najlepszych gier na PlayStation 4. Zapomniałbym wspomnieć, że wraz z premierą gry wypuszczono bajkę w kinach o tym samym tytule. W grze znajdziecie przerywniki z tego filmu i jak nie mam, bo blokuje się opcja share podczas ich trwania. Ratchet i Clank 2016 to jakby miks większości gier z tej serii. Fabuła jest wzięta z pierwszej części, którą nieco zmodyfikowano, by była przystępna dla dzisiejszego gracza, czyli są żarty, specyficzny język, z którego zapewne wielu młodocianych się uśmieje. Jakby wam to przytłoczyć dla przykładu? Spróbujmy. Oglądacie teraz waszego ulubionego recenzenta. Każdy inny, nawet jeśli ma odrzutowe skrzydła, nie wzniesie się nad ogrom mojej fajowości i wyczesaności i nie zrobi takiego fajnego materiału jak ja. A może chciałbyś wziąć udział w opracowaniu recenzji i stać się najlepszym recenzorem w Polsce? No dobra, na drugim miejscu, bo pierwsze miejsce jest niepodważalne. Może ci się to udać, a jeśli nie, no to cóż, możemy cię wziąć wtedy na stażystę. Moją ścieżkę zdrowia, ale ty mnie inspirujesz. Spotkajmy się przed halą herosów. Mam dla ciebie zadanie. Takim akcentem opowiada grę jeden z ulubionych bohaterów tej serii, czyli Kapitan Quark. Z tonu przedstawionej wyżej wypowiedzi możecie się domyślić jego charakteru i złudnej zajebiozie, którą on tam niby zyskał, mając jedynie napompowaną klatę i IQ podeszły od buta. Różnych takich skrajności i absurdów będzie cała masa i wypada to na plus. Gra ma pełną polską lokalizację i usłyszycie wiele znanych głosów. Maszynie do kupowania amunicji podłożył głos wójt z plebanii lub zwyczajnie Diego z Gotika, czyli Adam Bauman. A robotyczne, rzężące polecenia wydaje zachrypnięta królewna Fiona lub Triss Meligold po przedawkowaniu odwarów, czyli Agnieszka Kunikowska. Jako, że jest to animacja, to dubbing wypada bardzo dobrze. O treści fabuły pokrótce. Ratchet jest ogromnym fanem kapitana Quarka i chciałby zostać strażnikiem galaktyki. Quark go opluwa i mówi, że nie, i Ratchet wraca smutny. Potem jednak następuje inwazja Blargów, czyli takich ufoludów, którzy żyli ileś tam lat pod ziemią w zapomnieniu i chcą zawładnąć galaktyką, bo tak. Klasyka. Potem wchodzi znany wszystkim doktor Nefarius w nieco odświeżonej formie, bo dawniej był robotem, a teraz został pół UFO i pół robotem. Nefarius ma obsesję niczym doktor Cortex z Crasha Bandicoota, no i jest takim samym szaleńcem, sfrustrowanym nie wiadomo czym szaleńcem, który potem będzie mówił o zemście. No na kim miał się zemścić, skoro to pierwsza część względem fabuły, a dopiero w kolejnych będzie dostawać po tyłku jak Cortex i spółka z drugiej serii PlayStation. Nieważne. Zwiedzicie mnóstwo kreatywnych planet. Mi najbardziej zapadła w pamięć planeta Pokitaru, rajski kurort z bardzo dobrym klimatem. Aż chciałbym tam spędzić jakieś wakacje. Gdyby rzeczywiście takie miejsce istniało i ten... Nie byłoby tych wszystkich piranii i rozdymek. Grafika jest bardzo kolorowa i tematyczna. W zależności od planety, czy to zimowa, czy wulkaniczna. No jest w tym to coś, że zwracam na to uwagę, a nie mogę znaleźć w głowie słów, żeby to opisać. Na naszej drodze będą stawać ufoludy, roboty i inne stwory, które pokonujemy za pomocą broni z gadżetronu. Bronie są bardzo kreatywne i pomysłowe. Większość ludzi jara się tylko tym grawitronem, który wprowadza wrogów w szaleńczy taniec, uniemożliwiając im walkę. Ta broń była już w którejś wcześniejszej części na PS3.
Na mnie wrażenie zrobił natomiast Pixelator. Zwykła strzelbka, jaka występuje chyba w każdej części. Po zaatakowaniu tą bronią kogokolwiek, zmienia się w retropiksele, które potem się rozpadają na osobne kosteczki. Niby taki prosty pomysł, a ile frajdy dodaje? Brońki możecie ulepszać według schematu z Ratchet & Clank Nexus lub 4 za 1 i macie specjalne sześcianiki, które dają wam różne buffy do broni i żeby je wykupić, będziecie potrzebowali Radrytanium, znane już z PS2. Pojawiła się jednak jedna nowość. Są to karty kolekcjonerskie z obrazkami czy postaciami z całej sagi tego uniwersum. Za zbieranie kompletów dostaje się premię do dropu Rarytanium, kart czy nawet zwiększonej liczby śrubek z wrogów. Nic powalającego, ale lepiej mieć to niż nic. I to jest w zasadzie cały tytuł. Satysfakcjonuje na pewno upgrade broni, który najlepiej był rozwinięty w trzeciej części lub w Gladiatorze, czyli spin-offie zainspirowanym walkami na arenie z planety Annihilation Nation. No, i poza tym nie potrafię wskazać niczego więcej, co skusiłoby mnie do ponownego zagrania. Te wszystkie mechaniki widziałem już we wcześniejszych częściach. Powtarzające się bronie, schematy z 2004 roku, które według mnie najlepiej właśnie się sprawdzały w tych częściach z PS2. Wtedy to była nowość. Wtedy mówiłem sobie w głowie, wow. Fabuła no niby zrobiono, nawet bajkę z niej, ale czy to jest historia, którą zapamiętał ktoś z was na dłużej? Pytam te osoby, które były w kinie na tym. Jakoś mi się nie wydaje, że był to super film, ale jeśli ktoś z was był, to napiszcie w komentarzu i ocencie. Znowu odniosę się do trzeciej części, która według mnie fabułę ma najciekawszą i to ją polecam zagrać. Dla mnie pełna dyszka bez zastrzeżeń. Oczywiście ta seria miała wzloty i upadki, jak Size Matters z PSP czy Załoga Q z PS3, która chciała być grą MOBA? Ciekawi mnie, co tam wymyślą w Ratchetie na PS5. Ale mam wrażenie, że gra tyłka nie urwie, no chyba, że osobom, które nie grały w te pierwotne części. Na miejscu Insomniac Games już prędzej starałbym się wskrzesić serię Resistance, która niestety została zapomniana. Ratchet jest już oklepany, bardzo powtarzalny, z tymi samymi schematami. Platyna w Ratchetie 2016 wybija się ponad resztę list trofeów z tej serii, ponieważ część z nich jest bardzo łatwa do pominięcia, o czym mowy nie było we wcześniejszych częściach. Chyba najważniejsze trofeum jest związane z Gravitronem. Napsuje wam najwięcej krwi, bo musicie sprawić, aby każdy typ przeciwnika tańczył. Więc gdzie w tym wszystkim jest haczyk oraz przy okazji kolejny minus gry? Zabici wrogowie się nie respawnują. Gdy chcecie pozwiedzać ponownie planety, są one puste. W każdej innej części respawnowali się wrogowie i było co pozabijać oraz zrobić chociażby ten trofik z Gravitronem. W Nexusie był trofek ze Zmorotronem polegającym na tym samym co tutaj, ale dało się odwiedzić poprzednie lokacje i zrobić to bez problemu, bo się respawnowali przeciwnicy. Identyczne trofeum było w Załodze Q i tam się dało je na luzaku wbić, ale w wersji na PS4? Nie tyle, że przeciwnicy są jednorazowi, co przy zaczęciu nowej gry plus, czyli tak zwanego Challenge Mode, licznik stworów tańczących do Gravitrona się zeruje. Tak, zeruje i biada tym osobom, które nie wprowadziły jakiejś rybki w pląs. Musicie zaiwaniać całą grę od początku i spamować tą dyskotekową kulą. Finałowy boss zalicza się do trofeum. Tak, on mi wbił platynę i gdyby to się nie stało, czwarty raz gry na pewno bym nie przeszedł. Skasowałbym ją z dysku i sobie odpuścił. Jest jeszcze trofek identycznie wzięty z pierwszej części, polegający na wymasterowaniu toru deskolotkowego na Rilgal w minutę i 35 sekund. Jako, że zrobiłem to na PS3 i Wicie, miałem w pamięci schemat lotu i zajęło mi wbicie tego czasu tylko pół godziny. Dla osób masterujących Crasha Bandicoota i jego czasówki, problem żaden. Cała reszta to proste maksowanie gry na 100%. Wszystkie znajdźki, ulepszenia itd. Skillpointy znane z wcześniejszych części przemianowano po prostu na konkretne trofea i nie sprawiają kłopotu. Grę tak jak każdego Ratcheta musicie przejść minimum 2 razy. Ja musiałem przejść 3 razy przez tego Gravitrona. Koniec końców, czy warto zagrać w Ratcheta? Tak, zwłaszcza jeśli wcześniej w żadnego nie graliście. Będzie to dla was fajna nowość i będziecie mogli się bardzo dobrze bawić. Wyjadacze Ratcheta tacy jak ja będą kręcić nosem i nie dostrzegą w tym tytule niczego nowego. No dobra, bardzo dobry dubbing i Pixelator są prima sort, ale nic więcej. Moja ocena tej gry to naciągane 5 na 10. Są dużo lepsze i ciekawsze części z tej serii. Już wspomniany wcześniej Ratchet 3 Up Your Arsenal lub Deadlocket zwany Gladiatorem,
Dwójeczka czy chociażby A Crack in Time to części, które dadzą wam dużo więcej frajdy niż Ratchet & Clank 2016. Trudność platyny to 4 na 10. Bardzo łatwe do pominięcia trofeum z Gravitronem czy wymasterowanie toru deskolotkowego na Rilgar to jedyne dwie bolączki. Czas do platyny to około 20 godzin. No chyba, że zawalicie trofkę z kulą, to dojdą wam kolejne.